Dzień dobry, Kamila Salwiak. Zapraszam Państwa na informacje prosto z Ustki. Burmistrz Jacek Graczyk kolejny raz spotkał się z mieszkańcami na internetowym czacie. Nie zabrakło tematów nurtujących Ustczan, w tym kwarantanny. Witam Państwa serdecznie. Minęła godzina 13. Dzisiaj jesteśmy do Państwa dyspozycji wspólnie z Panią Dyrektor, Panią Katarzyną Mozimek. Przypomnę, bo chyba wszyscy Państwo wiecie, ale przypomnę, że Pani Dyrektor kieruje naszym usteckim liceum czy zespołem szkół technicznych i ogólnokształcących w Ustce. Rekrutacja do zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Ustce oraz nowości w tej szkole były jednym z tematów internetowej dyskusji. Znaczną część czatu poświęcono sytuacji wywołanej przez pandemię oraz ograniczeniom, które dotknęły gospodarkę. Burmistrz mówił m.in. o opłacie targowej, którą będzie pobierało miasto. Jesteśmy skłonni przedsiębiorcom usteckim działającym w naszym mieście pomóc, zwalniając ich z opłat za czas, okres nieprowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Ale jeżeli chodzi o okres normalnie prowadzonej działalności gospodarczej, jak najbardziej będziemy chcieli również budżet miasta zasilać środkami, które z tego tytułu do kasy miasta wpływają. Wiele pytań mieszkańców dotyczyło organizacji sezonu letniego. Tegoroczne wakacje w Ustce będą inne niż do tej pory. Ograniczone na pewno zostaną imprezy rozrywkowe i promocyjne. Jednak miasto przygotowuje się do sezonu. Nie zabraknie nowości. Jedną z nich będzie m.in. wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych. Również na ten sezon letni zostanie uruchomiony wózek kąpielowy, czyli osoby niepełnosprawne będą mogły również zażywać kąpieli morskich. Ten wózek powinien być uruchomiony w połowie czerwca. Czaty z burmistrzem odbywają się systematycznie od kilku tygodni. W okresie pandemii jest to jedna z form kontaktu samorządowców z mieszkańcami. Następne spotkanie planowane jest w tym tygodniu. Już za 2 tygodnie na trasę Słupsk-Ustka wrócą pociągi. Swoje kursy do kurortu i innych miejscowości w regionie przywrócili także lokalni przewoźnicy autobusowi. Powoli życie w regionie słupskim wraca do normy. Od kilku dni lokalni przewoźnicy przywracają zawieszone w wyniku pandemii kursy autobusowe łączące miejscowości naszego regionu. Wcześniej poprzedzone to zostało ankietami wśród pasażerów. Natomiast w połowie czerwca na trasę do Ustki z powrotem wrócą pociągi. Co ważne, na trasę w tym rozkładzie ujęte są nie tylko pociągi Ustka-Słupsk, ale także te, które znamy, dalekobieżne, do Katowic, Krakowa, Poznania, a także ulubiony pociąg naszych turystów, czyli pociąg słoneczny. Zgodnie z nowym, już ogłoszonym rozkładem jazdy, pociągi na trasę do Ustki wrócą dokładnie 14 czerwca. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustka www.ustka.pl. Pociągi na trasę Słupsk-Ustka wróciły po kilkuletniej przerwie w grudniu ubiegłego roku. Linia funkcjonowała jednak kilka miesięcy. Połączenia zostały bowiem zawieszone z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Zmienia się ulica Wiejska w Ustce. Ulica prowadząca m.in. do nowych budynków UTBS zyskała nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia na ulicy Wiejskiej została położona w ramach tzw. utrzymania bieżącego dróg. Prace wykonali specjaliści. Wykonawcą inwestycji jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce. To jednak nie koniec zmian na tej ulicy. Nie jest to oczywiście nawierzchnia ostateczna. Na ulicy Wiejskiej pojawiła się nowa nakładka bitumiczna, która znacznie poprawia korzystanie z tej drogi. Myślę, że ucieszy to wielu mieszkańców, bo wielu z nas dojeżdża tutaj do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Powstają tutaj nowe budynki mieszkalne. Przy ulicy Wiejskiej trwa również budowa osiedla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Będzie ono składało się z 6 budynków wznoszonych w ramach tego projektu. W tym miejscu także powstaje Centrum Usług Społecznych. Siedziba lokalnej organizacji turystycznej Ustka i Ziemia Słupska przeszła remont i jest już otwarta. LOT rozpoczął nowy sezon od wydania informatora turystycznego. Siedziba LOT przy ulicy Marynarki Polskiej w Ustce przeszła remont. W ten sposób wykorzystano czas pandemii. Placówka jest już otwarta dla turystów i nie tylko. Coroczną nowością stowarzyszenia jest wydanie nowego numeru informatora turystycznego. Publikacja została przygotowana we współpracy z miastem Ustka, gminą Smołdzino i powiatem słupskim. Informator ukazał się w 3 wersjach językowych – polskiej, niemieckiej i angielskiej, a łączny nakład to 50 000 egzemplarzy.
Znajdziemy w nim informacje o zabytkach, atrakcjach turystycznych Ustki i regionu, bazę noclegową i gastronomiczną oraz przydatne adresy. Raz do roku wydajemy ten informator, zwykle w okresie jesienno-zimowym go aktualizujemy i wydajemy wiosną. W tym roku ze względu na niecodzienną sytuację wydanie nam się troszeczkę opóźniło. Zwykle już 1 maja mieliśmy w obiektach turystycznych nowy informator, natomiast w tej chwili przesunęło nam się właśnie to już na tą drugą połowę maja. Informator w wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. Z publikacją w wersji internetowej można zapoznać się na stronie visitustka.pl, klikając na zakładkę Informator Turystyczny 2020. Tą informacją kończymy magazyn ustecki. Kolejne wydanie już za tydzień, na które bardzo Państwa zapraszam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.